Sunrise, czyli po prostu będzie słonecznie, głośno i muzycznie. She came. Dopiero co przyjechaliśmy, a już jesteśmy głusi. Kompletnie nic nie słyszę, jest naprawdę głośno. DJ-e puszczają gotowe utwory, a my jesteśmy zespołem grającym na żywo. Nasz set różni się za każdym razem. Nigdy nie jest taki sam. Byliśmy już w Polsce, za każdym razem świetnie się bawimy. Tak, jesteście wszyscy zwariowani w ten pozytywny sposób. Ale to dobrze, bo my też jesteśmy wariatami. Jest tu pełno okropnie wyglądających kobiet, naprawdę koszmarnych. To takie moje angielskie poczucie humoru. Co z facetami? Kocham ich. Dlaczego akurat mnie pytasz o facetów? Zmartwiło mnie to troszkę. Każdy się wyróżnia. Tak, każdy chce się wyróżnić i pokazać jakoś na tej imprezie. Myślę, że nie chodzi tutaj o wygląd, tylko generalnie o miłość do muzyki. To jest polski, typowo polski festiwal. Mega. Każdy jest napędzony taką pozytywną energią. I love you! I love you! I love you, Sunrise Festival! Pozdrawiam Polsat, wszystkich telewizorów. Fajnie jest. To jest niepowtarzalna impreza. Ja nie polecam innych. Sunrise to jest podstawa. Atmosfera jest świetna. 3 dni w roku tej imprezy starczy mi na cały rok. Klimat morza! To jest dla mnie najważniejsze. Lato, wakacje i odpoczynek! Moja dziewczyna w domku, ale dojedzie w niedzielę. No wiadomo, z drzewem do lasu się nie jedzie. Mama nie wie, że tu jestem. Pozdrawiamy, widzów się kręci!